Dzień dobry i cześć. Nazywam się Maciej Nizorowicz, jak Ewelina powiedziała. Jestem z Białegostoku i dzisiaj opowiadam o takim temacie jak reklamy na Facebooku. Z pewnym takim zastrzeżeniem. Te reklamy na Facebooku będą z perspektywy mojej, czyli amatora, ale któremu to jakoś wychodzi. I na ten temat się trochę pozastanawiamy, jak to się dzieje, że ja nie nazwałbym siebie specjalistą z tego tematu, nie lubię się wypowiadać na tematy, na których się nie znam, ale gdybym trzymał się tej swojej preferencji, to w ogóle bym nie mógł o niczym poopowiadać, a lubię gadać. Więc zobaczymy, do czego doprowadziły eksperymenty i założenie, że tak naprawdę nie tylko ja, ale większość z nas nie wie, o czym mówi w tym właśnie temacie. Na początku, jak startujemy jakiś nasz projekcik i chcemy go jakoś poreklamować, to co robimy, jeśli chodzi o reklamy na Facebooku? W ogóle ile osób tutaj na przykład prowadzi własny biznes na fejsie? Są takie osoby? Tak, takie osoby? Wszyscy, a podniosły się 2,5 ręki. Twórcy online. A kto pracuje dla agencji i prowadzi biznes cudzy na Facebooku? Są takie osoby? Tutaj wszyscy dobrze. Najprostszy taki sposób, jaki od razu przychodzi do głowy, jak ktoś wchodzi w reklamy na fejsie, ja miałem też tak samo, to jest tak zwane żebrolajki, czyli puszczanie reklamy na to, żeby ktoś dał nam lajka. Czyli kupujemy czyjegoś kciuka, żeby tak troszkę się połechtać, och, mamy kogoś. Ale kogo my w taki sposób dostajemy? Ileś tam lat temu to faktycznie dało się zrobić tak, że te osoby, które do nas docierały poprzez taką reklamę na lajki właśnie, jakoś tam były zaangażowane w nasze działania. Zaobserwowałem, że im dalej w las i im więcej czasu upływa, tym bardziej te osoby były randomowe, niezależnie od ustawionego tam gdzieś tam targetowania. Więc okazało się, że dostaję nie tyle fanów, to dostaję po prostu nie fanów. Dostaję randomowych ludzi, którzy podbijają moje statystyki, które też, co mnie niezmiernie cieszy, są, nie wiem czy zauważyliście albo czy słyszeliście, i na Instagramie, i na Facebooku te wszystkie serduszka, lajki, kciuki, te reakcje, one są coraz mniej istotne i coraz mniej pokazywane. Na Instagramie w ogóle mają wyciąć te serduszka, ileś tam liczbę tych lajków, w niektórych krajach podobno już tak jest. Na Facebooku, jak się wejdzie na fanpage jakikolwiek, to ta liczba lajków nie jest tak wyeksponowana mocno, jak była kiedyś. Ale to jest, no, najprostsze. A kiedy warto reklamy na lajki dawać? Wiecie? Wtedy, kiedy chcemy puszczać w ogóle reklamy, bo żeby puszczać reklamy na Facebooku, trzeba mieć minimum 1000 lajków. Więc warto puścić tę reklamę, żeby te 1000 lajków nazbierać. Zgodzicie się z tym? Czy to dopiero niedawno wprowadzili? Nie wiem, słyszeliście o tym? No tak nie jest. To byłby zupełny paradoks. Więc kiedy te reklamy na lajki warto dawać? Tak naprawdę zależy oczywiście od naszego celu, ale generalnie bym był za stwierdzeniem, że raczej to w sumie nigdy. Bo można te pieniądze wydać lepiej. Jak na przykład? Najprostszy sposób poza tymi lajkami do wydania pieniędzy na Facebooku, jaki jest? Ktoś musi coś powiedzieć, bo tak będę stał i gadał cały czas. Same marketery. Aha, no. Już nawet na wykładzie czasem ktoś gumą rzuci w wykładowce chociaż. Najprostszy sposób to jest boost post. Można tak robić, czy nie można? Tu głowy się kręcą. Warto, czy nie warto? Nie. A gdzie najważniejsza odpowiedź? A, w sumie nie jesteście z IT. Odpowiedź konsultanta IT zawsze brzmi, to zależy. Jak klikniemy ten guzik, toż nam się odpali reklama w bardzo prosty sposób, dwoma klikami. I co się zacznie się dziać? Ona będzie działać. Co to znaczy? Że będzie spełniać swoją rolę. Więc czy warto? No to zależy, ile mamy kasy do wydania. Czy to jest najbardziej optymalny sposób? Nie. A skąd to wiemy? Skąd wy to wiecie na przykład? Ja wiem, bo mi ktoś powiedział. A czy tak jest naprawdę? Byłem na szkoleniu raz z reklam na Facebooku. Pointeresowałem się różnymi materiałami i tak pochłonąłem troszkę tej wiedzy, która była w zależności od tego, kto mówi, to ta wiedza jest różna, nie wiem, czy to zauważyliście. I zadając sobie takie pytanie, no dobra, ale skąd oni to wiedzą? Wiecie, skąd oni to wiedzą? Puszczają reklamy. Puszczają z praktyki. Czyli tak zwany dowód anegdotyczny. No tak naprawdę... Jaki mamy... Jak wpisujesz w Google jakąś frazę, dostaniesz takie same wyniki jak twój sąsiad? Nie. W
Wchodzisz na Face'a, czy masz takie same, taką samą tego walla jak ktokolwiek, kto siedzi obok? No nie. Więc skąd pewność, że reklamy działają tak samo dla każdego, w zależności od tego, jaki budżet wydaje, ile ma tych kont, czy to jest konto prywatne, czy nieprywatne? Nie wiadomo. Boost Post działa. Jeśli ktoś nie ma czasu, nie chce tym się zajmować, klika to i działa. Czy można to wydać efektywniej? No można. Zawsze można wszystko zrobić efektywniej. Ale jak mówimy o tych lajkach i o Boost Post, mówi się, że reklama jest dźwignią, nie? Reklama jest dźwignią czego? Handlu. Słucham? Reklama dźwignią handlu. Ja nawet zrobiłem taki rym. Reklama jest dźwignią czego? Reklama jest dźwignią ego. Jeśli chodzi o engagement, lajki, klikanie, zasięg i tak dalej, to jest połechtanie czyjegoś ego. Jeśli ja to robię do własnych treści, to jest to moje ego. Jeśli robię to treści, do treści sponsorowanych, jest to ego sponsora, jakiegoś tam ziomeczka w krawacie, który mówi, że tutaj ma być 1 000 000 lajków za 2 tygodnie. Do czego mu to jest? No pewnie, żeby zrobić screenshot i pokazać gdzieś dalej na zarządzie, że zajebiście marketing działa. I jak zacząłem się mocniej tym interesować, bardziej się nad tym zastanawiać, bo w końcu to była moja prywatna kasa, to zacząłem dochodzić do pewnych wniosków. I zacząłem też się zastanawiać nad tym, dlaczego właściwie ja w taki sposób działałem przez długi czas. Te lajki, te boost post i tak dalej. Jak mamy jakieś zadanie do wykonania, na przykład jest zimno, to musimy pójść do sklepu, kupić węgiel, jak ktoś ma piec, i ładować tym węglem do tego pieca, co jest trochę passé, ale działa, nie? I można tak podejść także do marketingu i do reklam na Facebooku i właściwie do wszystkiego. Jest też prostsza droga, zamiast iść do sklepu po ten węgiel, po prostu można palić bezpośrednio kasą. Jest to mniej wydajne? Jest, ale będzie ciepło? No trochę. Nawet jest takie powiedzenie, że można kasę na fejsie przepalić, co nie? No właśnie, hello, dokładnie tak. Tylko ja pomyślałem, że bym tej kasy przepalać dłużej nie chciał, skoro to jest moja kasa, jest fajna. I zacząłem mieć pewne wnioski i pewne olśnienia w miarę działalności jakiejś na Facebooku. Co ja tu w ogóle robię i dlaczego akurat ja mówię o tym temacie? Spoko, do tego zaraz dojdziemy. 2 lata temu wydałem swój pierwszy produkt, to była książka. Ona kosztowała 50 zł. I wtedy też zacząłem się... Zrobiłem sobie takie postanowienie, że dobra, już to moje to ego tymi cudzymi kciukami zostało odpowiednio połechtane, teraz ja bym chciał coś innego z powrotem. Jak wkładam kasę, to bym chciał tak troszkę kaski z powrotem z tego Facebooka, skoro to podobno działa. A skąd wiedziałem, że to działa? Pewnie kojarzycie wszyscy Michała Szafrańskiego, nie? Michał Szafrański wydał swoją książkę Finansowy Ninja i kiedyś 2 lata temu w grudniu dokładnie, 15 grudnia, prawie 2 lata temu równiutko, pozdro Michał. Ja to nagrywam, że to do niego pozdro. Napisał, że ma lepszą inwestycję niż bitcoiny. Że ma inwestycję, która mu robi zwrot 800% dziennie. Potem pierwszy akapit jest, tak, to jest clickbait. Ale u niego tak to działa i tak to może w sumie faktycznie działać. I co jest lepszą inwestycją niż bitcoiny u Michała Szafrańskiego? No, gdyby to nie były reklamy na Facebooku, to ten screen tutaj byłby bez sensu. Więc tak chodziło o reklamy na Facebooku. Ja pomyślałem sobie, Michał ma książkę, ją tak reklamuje, tak mu to zajebiście działa. Ja w sumie też już mam książkę, to ja może też tak bym chciał. No to robię. I zacząłem się zastanawiać, jak te reklamy moje będą wyglądały. Tak trochę, żeby nakreślić kontekstu, jak wydawałem swoją książkę, to zrobiłem jej przedsprzedaż i w przedsprzedaży sprzedało się jej 4000, zanim ona w ogóle jeszcze była gotowa. I wiedziałem, że rynek jest jakoś tam nasycony, bo ja nie jestem tak sławny jak Michał Szafrański i moja książka nie jest skierowana do wszystkich, tylko do programistów albo do tych ludzi, którzy chcą być programistami, a ich nie jest 40 milionów, tylko jest ich mniej. Więc wiedziałem, że jakoś tam ten rynek jest nasycony. Jeśli puszczę po prostu reklamę tej książki, no to szału nie będzie. Próbowałem i faktycznie nie było. Więc co ja tak naprawdę reklamuję, jeśli jakieś produkty? Czy ja reklamuję właśnie produkty, czy ja reklamuję jakieś okazje? No i... U Michała też znalazłem odpowiedź w tym samym zresztą blogpoście. Michał wykręcił wynik 269 tysięcy w ciągu jednego dnia. Ale czy on reklamował książkę? Nie, on reklamował okazję. Dzień darmowej dostawy, czyli DDD. No to w sumie ja sobie myślę, to ja też będę reklamował okazję. I zrobiłem na Dzień Programisty promkę u mnie. Też darmowa dostawa mojej książki. Dzień Programisty, 12-13 września, równo rok po premierze książki i reklamka na fejsa. Inne są też okazje, które można by poreklamować, na przykład wakacje. Zrobiłem reklamę przed wakacjami, zbliżają się wakacje, weź moją książkę na wakacje, nauczysz się, dowiedz się tego, czy w ogóle warto w Twoim przypadku myśleć o zostaniu programistą. Kup, tylko teraz dostawa darmowa. Poszło.
Inna okazja, którą warto jest się reklamować, to są święta chociażby. Ja przed świętami Bożego Narodzenia wziąłem swojego zajebistego grafika i fotografa w jednym, nałożyliśmy czapki i szaliki, pojechaliśmy na wieś do takiego starego, klimatycznego domu, bez ogrzewania. Przybraliśmy tam w ciągu 2 czy chyba 3 godzin w takim trzaskającym mrozie kominek, bombeczkami, choineczkami, stały tam książki, lampeczki i Damian narobił fotek. Zrobił taką fotkę, zajebiaszczo, nie? I poszło jako reklama na święta. Zrobił taką fotkę, tylko właśnie, to była reklama okazji, a nie produktu. Okazją zawsze była darmowa wysyłka. Zainspirowałem się mocno właśnie Michałem Szafrańskim. Tylko się okazało coś, że moja książka kosztuje 50 zł. W self-publishingu fajne jest to, że duża część tej kasy zostaje u mnie w kieszonce, co jest dobre. Dużo. Czyli około 20 zł w moim przypadku, bo reszta to jest jakiś tam druk, wysyłka, magazyn, logistyka, zwroty itd., itd. Dwie dyszki mi zostają. Jak ja 10 zł dam promocję na darmową wysyłkę, to już mi zostaje tylko dycha, to zostaje mi tylko druga dycha na pozyskanie klienta z Facebooka. I to mniej więcej tak się spinało. Więc książki szły w ludzi, a ja byłem na zero. I czy to bez sensu? No nie, bo jak kupowałem lajki, to byłem na minusie. To przynajmniej byłem na zero i mogłem się różne rzeczy pouczyć, więc to już był jakiś plus. Mogę się bawić, mogę się uczyć, jestem na zero, książki idą w ludzi. Coś za coś, ale edukacja była jakoś tam wartościowa. Więc wniosek pierwszy, jaki mi się nasunął, to, że nie warto jest tak naprawdę iść na reklamę czegokolwiek, tylko zawsze się zastanawiać, po co ta reklama jest. A po co? Po jakąś konwersję. Nienawidzę tego słowa, ale zacząłem w taki sposób działać, że jak jest reklama, to musi być konwersja. I co według Was może być konwersją? No nie mówcie, że nie znacie słowa konwersja. Zapis na newsletter, sprzedaż. Widać od razu, że ze specem gadamy. Co jeszcze? Bo ja tylko trwa znam. Dodanie do koszyka. No to średnia konwersja w sumie. No chyba, że dodanie go do koszyka też jest płatne. To o, to zajebisty byłby pomysł, nie? Do wdrożenia. Nagrywa się to, żeby nie umknęło. Płatne dodanie do koszyka. Bo tak naprawdę, ja zacząłem przeliczać jakiś czas temu wszystko na to, co mogę wlać do baku. Lajka do baku nie wleję. A jak sprzedam coś i dostanę więcej niż wydałem, to już mogę to potem przetopić na benzynę. I tak trochę fast forward do dnia dzisiejszego, czyli właśnie dlaczego właśnie ja i dlaczego właśnie tutaj o tym mówię, chociaż ewidentnie się na tym nie znam. Było sobie tak pewnego razu. To było we wrześniu czy w sierpniu. Ja mam taki zwyczaj, że mam cały czas telefon w takim trybie do not disturb. Nie wiem, czy znacie, to jest jedna z największych zalet iPhone'a. To oznacza, że nikt się nie może do mnie dodzwonić. Wyjątkiem jest moja żona, moja asystentka i moja księgowa. Ja tak sobie chodzę po parku, patrzę nieodebrane połączenie. Nie wiem, co mnie tknęło. Jakiś, nie wiem, boży szept. O, to dzwonię. Ach, chuj, dzwonię. Odzwoniłem. Po drugiej stronie nazywam się tak i tak, słucham. Mówię, no miałem to telefon z tego numeru. A tak. Dzwonię z Facebooka. Myślałem, że to są jaja. Się okazało, że to nie były jaja. Dzwoni do mnie, ja sobie chodzę po naszych białostockich plantach, dzwoni do mnie Facebook, że oni takich wyników jak moje w reklamach nie widzieli. Jak ja to robię? I dlatego jestem tu. Tak poczułem się, może nie tyle w obowiązku, co usprawiedliwiony chociaż. Okazało się, że porozmawialiśmy trochę, potem dziewczyny z mojego teamu z nimi porozmawiały, potem wczoraj jeszcze jedna dziewczyna z mojego teamu porozmawiała, jesteśmy mówieni znowu na styczeń, na luty, bezpośrednio z Facebookiem, żeby porozmawiać o moich reklamach, podczas gdy moje przeświadczenie jest takie, że nikt z nas tak naprawdę nie wie, co robi. Ale działa. I co oni zobaczyli? Oni zobaczyli to. Jest taka kampania Kurs Gita, november 2018, rok temu, na 1500 włożonych złotych wyszło 27 tysięcy. Kurs Gita kwiecień 2019 z 11 tysięcy 62 wróciło do mnie. To akurat średnia przelicznik. WTF maj 2019 z 8 tysięcy 148. To już nieźle, nie? To właśnie nawet nie wiem, ile to jest razy. Więcej niż te 800% chyba u Michała. Webinar DNA 11 czerwca 2019 z 1500 zakupów na 97 tysięcy, a to nawet nie była reklama produktu. To była reklama zapisy na webinar, która tak zadziałała. I zacząłem się zastanawiać, jak się, bo ja w sumie nie wiedziałem, czy ja robię dobrze, czy źle. Widziałem te wyniki, ja się cieszyłem, bo było mi zajebiście na plusie, miałem co wlać do baku. Dopiero ten Facebook mi uświadomił, że dzieje się dobrze. I zacząłem myśleć, co do tego doprowadziło.
Zacząłem się zastanawiać nad całym tym procesem i moim podejściem banalnie prostym do tego wszystkiego, bo jak coś jest skomplikowane, to znaczy, że po drodze bym się pogubił. Nie uważam, żebym był jakiś specjalnie lotny, więc wszystko musi być bardzo proste. I miałem takie dywagacje na temat ceny rzeczy różnych, które sprzedaję. Wypisałem sobie w tych reklamach, co ile kosztuje. Ten kurs Gita, mój kurs online, on bardzo fajnie w reklamach działał. On kosztował po 200 zł. Byłem zarobiony o tako. WTF, co ten frontend, nagrywał mój kolega Maciek Korcan, ja go sprzedawałem tylko i marketowałem. Kosztowało 749 zł. Zadziałało jeszcze lepiej. Już tu widać, jak ktoś chodził na matematykę w podstawówce, że jakaś prawidłowość tutaj się kształtuje, nie? DNA kosztowało 1299, wynik w ogóle jakiś jeszcze z kosmosu. We wrześniu tego roku sprzedawałem to samo po 2000 i tam już były takie rzeczy, że tutaj by się w tej tabelce nie zmieściło. I taka pojawiła się obserwacja. Taki wniosek, że cena wyższa jest lepsza niż cena niższa. Wow, nie? Nie powiedziałem tego Facebookowi przez telefon, pewnie by się rozłączyli. Ale wtedy koszt pozyskania klienta mnie w ogóle nie interesuje. Jak sprzedawałem książkę po 5 dych, musiałem tych 10 zł się pilnować, bo inaczej bym dopłacał do tego, że sprzedaję książkę, co nawet te moje standardy byłyby idiotyczne. Tutaj, jak coś kosztuje 200, 700, 2000, to ja mogę wydać ile chcę i tak jestem na plusie. Ale, no produkt, żeby był drogi, to ok, ale jaki jeszcze warto, żeby on był? Słucham? Czy on jest jakościowy, to oceni osoba, która już kupiła. To też mnie interesuje, ale nie na tym etapie. Wartościowy. No to też ktoś się dowie dopiero jak kupi. No ale już jak gdyby sam początek. Musi coś zapowiadać, tak? Zapowiadać. No czyli musi mieć zajebiście ładne logo. To się zgadza też. No nie do końca. Zrobiłem sobie też taki wykres profesjonalny. Po jednej stronie była ta moja książka, której reklamy szły takse, a po drugiej stronie szło wszystko inne, co działało pięknie. I wyszło mi w sumie takie coś. Książka kosztuje 5 dych, ale druk X złotych. W Białymstoku, by the way, drukowałem, świetna drukarnia na Składowej. Pakowanie ileś tam. Magazynowanie, co miesiąc płacę parę stów, bo te książki, nadrukowałem ich tyle, że leżą i leżą, ja zawsze płacę za to, że one w ogóle tam są. Wysyłka, to jest najdroższe w całym tym procesie. Zwroty, reklamacje, zdarza się, że przyjdzie jakaś porwana, ktoś nie odbierze, trzeba wysyłać jeszcze raz. I to jest, mimo tego, że naprawdę ten zysk jest u mnie spory, to każda taka nieodebrana książka przez kogoś właściwie niweluje mój zysk z kolejnej sprzedanej książki. Ogólnie koszt zamówienia to jest tak w przybliżeniu w chuj złotych. Jeśli spojrzymy na samą cenę książki 50 zł, sam każde zamówienie kosztuje mnie dużo, realizacja jego. Natomiast rzeczy wszystkie inne, e-book chociażby, kurs jeden, drugi, trzeci, czwarty, koszt zamówienia jest 0 zł. I to jest bardzo ciekawe, bez kitu, że jak produkty są elektroniczne, nie mylić elektryczne, a nie fizyczne, to ja ich nie muszę wytworzyć, nie muszę ich przechowywać, pakować, wysyłać. Ktoś mi ich nie zwróci potem pocztą i ja też za to nie będę z powrotem potem płacił. Więc dziś wyszukałem, jak się nazywa, znacie ten skrót CAC? Co to znaczy? Tak, a jak to się rozwija? Coś tam acquisition customer. Cost. O, customer acquisition to cost, dokładnie. I w tym przypadku koszt pozyskania klienta dla mnie jest równy cena produktu. Tak naprawdę jak ktoś kupuje kurs mój za 2000, to niech on, nawet pozyskanie tego klienta niech kosztuje 2000. Nie widziałem czegoś takiego jeszcze w żadnej reklamie. Podobno w innych krajach tak się może zdarzać przy produktach nawet mniej kosztownych, ale w Polsce podobno jak posłuchamy Garego V, a wiadomo, że to jest półbóg, to on mówi, że w Polsce jeszcze reklamy są za prawie darmo. I to pokazało mi też, że w ogóle nie warto myśleć o produktach innych. Ale jest kolejny jeszcze wniosek, równie genialny. Jaka reklama powinna być? I w sumie tu jak posłucha się, tak jak mówiłem, w zależności od tego, kogo posłuchamy, to mamy różne rekomendacje. A to taka, a to krótsza, a to dłuższa, a to żółty musi być guzik, a to musi być przedzielony czymś na skos, a to jednak nie. A to musi być morda autora, a to musi być logo. Może być dużo tekstu albo mało tekstu. Te rekomendacje są najróżniejsze. A jeśli poczytamy rekomendacje na temat długości tego copy, oprócz tego obrazka, to już w ogóle jest naprawdę, naprawdę, że nie wiadomo. No to myślę, sprawdźmy. I we wrześniu robiłem taką kampanię, co ja po prostu wiedziałem, że to będzie hit i że
Że mogę wydać bardzo dużo. Po pierwsze dlatego, że koszt cały dzieliłem na 4 osoby, tylko 1/4 kosztów reklamy była moja de facto. 3/4 wyciągałem z kieszonek od moich kolegów, którzy razem ze mną to robili. A po drugie wiedziałem, że jest bardzo duże zainteresowanie ludzi i że to jest taki once in a lifetime opportunity. I mam dziewczynę, którą zatrudniłem w lipcu, Magdę. I Magda dostała taką rekomendację, żeby się nauczyła też dobrze tych reklam. Magda, słuchaj, mamy teraz 12 dni kampanii, jest zadanie numer 1, przepierdolić jak najwięcej kasy na fejsie. Ale jak to? Już takie iskierki w oczach. Mówię, jak najwięcej. Nie potrzebujemy pieniędzy, mamy ich za dużo, przepalamy. No to Magda przepalała. W sumie było ponad 300 reklam się kręciło na jeden produkt przez 12 dni i to było najróżniejsze rzeczy. Od grafików dostaliśmy dużo różnych grafik, które były zgodne z jakimiś tam wytycznymi. Magda i ja napisaliśmy dużo różnych tekstów reklamowych. Skombinowaliśmy to wszystko, jedno tam do potęgi drugiej, wyszło tego tyle i poszło. I to były różne rzeczy. Albo jakieś tam karuzele, byli jacyś kolesie, którzy robili ten sprzedawany przede mną program. Były jakieś mosty, były granatowe rzeczy. Były czerwone, były tam żółte, jak każą, były zielone, najróżniejsze były rzeczy. Byliśmy my, ja z tymi kolesiami, bo niby jak jest twarz, to lepiej się sprzedaje. No to 4 zdziwione twarze. Emotikonki zawsze oczywiście też, a czasem nie, żeby sprawdzić, co ma znaczenie, a co nie ma znaczenia. No i potem też wjechała Magda ze swoimi pomysłami. Magda mówi, ale ja naprawdę mogę przejebać ile chcę? Możesz, dziewczyno. Korzystaj, bo nigdy więcej tak pewnie nie będzie. Pracujecie w agencjach, niektórzy macie kiedyś takie od klienta powiedzenie wszystko, wydajcie wszystko. Odwrotnie jest. A tu właśnie było Magda, wydaj wszystko. No to Magda wydawała. Pikachu. To jest program kierowany do senior deweloperów, doświadczonych programistów i architektów oprogramowania. Ty, nie ma fajnych szkoleń online z architektury programowania. Program DNA istnieje. A ty? Nudny kurs IT, Kubuś Puchatek taki, program DNA, Kubuś Puchatek taki. To jak, ja nie wiem skąd jest ten mem, ale często go w internecie widzę i tutaj też Magda go wykorzystała. Tak naprawdę nie ma znaczenia, się okazało, że co tam jest napisane. To też ten koleś często się pojawia jakieś na wykopach i tak dalej. Wszystkie takie te memiczne reklamy mają na początku napisane to nie mem. I tak Magda za nim puściła, mówi, ale ja serio mogę takie coś puścić? Puszczaj! I się okazało, wniosek czwarty, że każda reklama działa. Nie ma znaczenia, czy tam jesteś my, czy tam jest most, czy tam jest kurde Kubuś Puchatek, Pikachu, żółte, czerwone, zielone, każda reklama działa. Nie ma jednej rekomendacji poza jedną. U mnie muszą być płomienie. Może to jest ten klucz, nie? Że każda reklama działa. Ale bez płomieni, ni chuja, nie puszczam reklamy. Więc, jaki jest najważniejszy czynnik w całych tych wszystkich kampaniach? Płomienie to jedno, oczywiście, że tak. Więcej niż 3 płomienie. Tak. Więcej, tym bardziej skuteczna będzie. Tak, tym bardziej prawda. Lepiej same płomienie. Dobrze, że się nagrało, to też kolejnym razem Magda wypróbuje. I jeszcze zdjęcie takiego wielkiego płomienia, nie? Kurde, bez kitu. Najważniejsze, do kogo my to kierujemy? Jeśli ktoś już chce to kupić, to ta reklama działa po prostu jako przypominajka, jako reminder. Ej, zobacz, Pikachu, kupuj. O, faktycznie, kupuję. Patrz, to ci kolesie to zrobili, oni są tacy mocni. Dobra, kupuję. Ważne jest, do kogo my to kierujemy. To jest najważniejsze. No i właśnie do kogo? Ja mam taki zestaw standardowych, jak to nazwać, grup odbiorców reklam, do których zawsze idą reklamy i one robią taki wynik, że potem można się bawić pikaczami i wszystkim innym. Po pierwsze, jak już są ci fani, bo kiedyś tam ich nakupowałem, no to już dobra, do nich ta reklama też niech pójdzie. Gdzieś tam wyczytałem, że taka reklama jest najtańsza. Czy to się u mnie sprawdza? Nie. Ale jak są, niech idzie. Do kogoś trzeba puszczać, nie? Ale nie przyjaciele fanów, bo to totalnie bez sensu, bo nie wiem, kim oni są. Nie chcę do sąsiada programisty, bo on nie kupi kursu o programowaniu. Po drugie, retargeting. Nikt nie krzyczy, że to jest remarketing, a nie retargeting. Aż dziś wpisałem w Google retargeting versus remarketing, żeby to się ewentualnie pokłócić. Za pomocą
Facebook Pixel. Mam nadzieję, że wszyscy, co robią reklamy, wiedzą, co to jest Facebook Pixel. Śledzi wszystkich i dzięki temu reklamy też mogą dobrze działać. Jak ktoś wszedł na stronę mojego kursu i go nie kupił, no to moim obowiązkiem jest przypomnieć tej osobie, słuchaj, no byłeś, nie kupiłeś, halo. Powiedziesz, ja nie po to sprzedaję, żebyś ty nie kupił. FB Pixel. Tak samo ja mam dużo różnych stron swoich, na każdej jest Pixel i po prostu też jest reklama do wszystkich, którzy byli na jakiejkolwiek mojej stronie w ciągu ostatniego pół roku, bo to znaczy, że już jakoś mnie kojarzą, więc na pewno są zainteresowani tym produktem. Trzecie, drugi retargeting. Tylko za pomocą maila. I tak, pst, ale to jest najbardziej skuteczne i to najlepiej działa na Facebooku, a nie jakieś tam właśnie, że do fanów najtańsze, czy coś tam, retargeting mailowy. W ogóle u mnie e-mail marketing jest podstawą wszystkiego. Ja tak dzisiaj nawet przygotowując się do tej prezentacji policzyłem, że od 12 listopada do teraz zarobiłem 870 tysięcy bez reklam na fejsie, tylko samym mailem. Na stronach, na produktach, które sprzedawałem, nawet nie było guzika kup, nawet nie było ceny. 100% e-mail, bez reklam, bez niczego. Więc to super działa. I skoro ja mam na mailu ludzi, którzy chcą kupować rzeczy, to również moim obowiązkiem jest przypomnieć im o tym na Facebooku. Sprzedaż trwa. No i patrzą. Tylko pojawia się pytanie, a skąd Facebook może wiedzieć, kogo ja mam na mailu? Ktoś powie? Że żadnych nie mam reklam, łyka wody dam, póki jeszcze jest. Zaimportowałem bazę. Chcesz łyka serio? Uff, dobrze, mam już. Właśnie, to jest taki bardzo śliski temat. Można z systemu mailowego zrobić eksport. I potem można do Facebooka zrobić import. Ale za wcześnie na piąteczkę, bo tu zaraz będzie kolega mówił o RODO, nie? Pixel w newsletterze. Można albo zrobić chamski import maili, co ja nie polecam. Chociaż jak widziałem, jak działają reklamy, to nikt ma to gdzieś, każdy, że to nie poleca się i że nie można. Bo to działa. Widziałem też, że mało osób na tyle interesuje się RODO, więc też z chęcią tutaj posłucham. Teraz akurat mam trwający audyt przez kancelarię prawniczą, która mi robi wszystko, żeby było 100% zgodne z RODO. Boże, ile to kosztuje. Ale podobno trzeba. Ale można też śledzić, jak detektyw w Białymstoku śledzi ludzi. Pixel także śledzi ludzi. I wie, kto zapisał się na mój newsletter. A skąd? Bo taka osoba była na stronie mojastrona.pl/ dziękuję dla Ciebie, że zapisałeś się na newsletter.html. Tam też jest Pixel. Jak ktoś tam był, znaczy, że jest na mailingu. I stąd Facebook może wiedzieć, kto jest u mnie w mojej bazie mailingowej. I jeszcze jest czwarty typ, do którego uderzam. Lookalike, czyli ludzie podobni, ale do kogo? Okazuje się, że Facebook jest całkiem cwany i całkiem mądry. Mądrzejszy niż, powiedzmy, ja. Facebook potrafi sprawić, że jest Brexit. Facebook potrafi sprawić, że Donald Trump wygrywa wybory. Kto nie oglądał filmu takiego na Netflixie The Great Hack, bardzo polecam, otwiera oczy. Więc Facebook tym bardziej potrafi stwierdzić, kto chce kupić mój kurs, albo moją książkę, albo dajmy na to moją zapalniczkę. To jest od zapalniczek. Nie wiem, gdzie oczko puścić, w którą stronę. Ale skąd Facebook to ma wiedzieć? Muszę mu powiedzieć, kto jest moim klientem. Słuchaj, Facebooku, ci ludzie kupili mój program, znajdź mi ludzi podobnych do nich, którzy mieszkają, dajmy na to, w Polsce. I to tyle. Jedyna do Facebooka sugestia. I jak to działa? Zajebiście to działa. Po prostu Facebook jest naprawdę bez kitu całkiem mądry. I ja osobiście jestem przeciwny szpiegowaniu i manipulowaniu wyborami, ale jak już dochodzi do moich kampanii, to chętnie z tych mechanizmów skorzystam. Podwójna taka moralność, ale cóż. I jeszcze jedna jest grupa, którą można użyć. Na Facebooku jest coś takiego jak grupy. Czy można targetować reklamy do uczestników grup na Facebooku? Nie wiecie, czy się wstydzicie powiedzieć? No weźcie bez kitu. Wiem, że się nie dało, jak się czystają, może się da. Tylko że wtedy, jak się nie dało, to też się dało. Tylko jest taki pewien myk. Można dogadać się z administratorem grupy pewnej, na której powiedzmy jest 17 tysięcy ludzi, którzy na pewno są zainteresowani nami i naszym produktem. Powiedzieć administratorowi, słuchaj, ja tam wrzucę tak zajebiste wideo, że wszystkim spadną po prostu kapcie i to będzie tylko dla tej grupy.
wrzucamy to wideo na tę grupę i potem puszczamy reklamę na ludzi, którzy obejrzeli to wideo, bo to można zrobić. Jak to wideo było tylko na tej grupie, no to mamy od razu hello target na daną grupę na Facebooku. I tutaj we wszystkich tych rzeczach, o których mówiłem, nie ma takiego pewnego mechanizmu, jeśli chodzi o wybieranie, do kogo ma reklama być stosowana. Ktoś zauważył, czego tu brakuje? Nie ma takiego ręcznego klikania, bo interest, jakiś pinezek rzucania. Próbowaliśmy robić takie rzeczy. Na przykład programisty to, do programistów rzeczy to znajdźmy lokalizację 70 największych firm programistycznych w Polsce. Jakieś tam Microsoft, Intel, IBM, Accenture, Asseco i pineskami w nich. Poch, 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 poch. No mapy na fejsie. O, tak, tak, tak sobie. To była jedyna reklama, która tak na granicy była opłacalności. I można też powybierać właśnie, że ktoś jest programistą, zainteresowany jest tym. I to działa gorzej niż to, co robi Facebook. Czyli o to, bo Facebook sam wie, jak dostanie ileś tam tysięcy ludzi, którzy są zainteresowani danym produktem, no to on na tej podstawie wybierze podobnych lepiej niż ja w tym jego wywalającym się zasranym wizardzie, który jak widzę, to mi szlak trafia. I jeszcze jedna jest bardzo ważna rzecz, jak robimy takie kampanie, to żeby zrobić exclude, czyli wyłączyć już klientów, którzy kupili. Tak samo jak ktoś kupił ode mnie produkt, to nie dostaje więcej maili z tą ofertą. Jak ktoś kupił produkt, to nie dostaje reklam na temat kup ten produkt, bo to byłoby totalnie bez sensu. Chyba że kupiłby jeszcze raz, żeby mieć mając nadzieję, że te reklamy się więcej nie będą pokazywać. Więc wniosek piąty. Reklama ogólnie jest drugorzędna tak naprawdę. Ważne to jest to, do kogo ją kierujemy. To copy, obrazek, tytuł i tak dalej. Liczą się tylko płomienie. Wszystko inne jest całkowicie drugorzędne. Chyba że chcesz być w case study na dużej konferencji marketingowej. Tam takiej reklamy z mostem jak moja by nie pokazali. Mimo tego, że miała ten przyjrznik 40-krotny powiedzmy. Pieniądze włożone do pieniędzy wyjętych. I w tym wszystkim jest takie jedno wielkie ale. Ja tu se bla bla bla, ale teraz cwaniaczku zrób, żeby to działało u mnie, nie? I to wszystko jest mówione w pewnym konkretnym kontekście. Dzisiaj tutaj rozmawiałem z paroma osobami przed tym wystąpieniem, że wszystkie rzeczy, które mówimy na każdy temat, są ujęte w pewien kontekst. Kontekst ten, w którym ja mówię, jest taki, że tworzę swoje produkty i je sprzedaję. Jeśli pracujesz w jakimś korpo i ci ktoś mówi, masz teraz mi sprzedać tego produktu tyle i tyle, no to masz inne w ogóle założenia, nad którymi nie masz kontroli, więc albo zdobądź kontrolę, albo są w ogóle inne zasady gry, pewnie takie, na jakich można, o jakich można posłuchać na innych konferencjach, czy poczytać gdzieś tam, gdzie i tak każdy mówi swoje i nie wiadomo skąd to wiedzą. Więc jak jest jakiś taki, ja się podpisywałem bloger, vloger bezrobotny, jesteś, ty możesz popatrzeć, jak działają takie osoby, które mają pełną kontrolę nad wszystkim i fajne wyniki i możesz się zastanowić, czy ja mogę tyle kontroli w swojej robocie albo w swoim biznesie uzyskać nad całym tym procesem, żeby zastosować podobne schematy, które są, tak jak mówiłem na początku, niesamowicie proste. Zwykle jest tak, że jak coś jest proste, to albo działa, albo nie działa. Natomiast na konferencjach są agencje, które obsługują ogromne marki i mówią, ale oczywiście, że to zadziała u takich, o, ale w takich innych przypadkach to nie zadziała. Tak samo jak każda rekomendacja. Zadziała tu, nie zadziała tam. I teraz na koniec kilka takich tips and tricks, na które się ponatykałem, jak robiłem tych reklam w sumie już bardzo dużo. Po pierwsze, mail, na który najbardziej się czeka, jeśli się zwleka z publikacją reklamy, a reklama jest osadzona w czasie, to jest coś takiego. Your ads are approved. Jak jest jakiś, nie wiem, Dzień Kobiet, jakieś Mikołajki, jakieś inne, jakiś Black Friday. Black Friday jest dobry, a my w czwartek wieczorem, a, ale będzie reklama, ale będzie sprzedaż, nie? Puch, ad review. I w sobotę dostaję maila, your ads are approved, a Black Friday był wczoraj. Nie można z tym zwlekać, ponieważ to może trwać nawet kilka dni. Po drugie, skoro nie warto jest robić reklam na lajki, to skąd je brać, sąsiedzie? Jak zrobimy reklamę jakąś, to i tak ludzie będą tam klikać te rzeczy, bo ludzie lubią klikać te rzeczy, zostawać komcie. To wtedy klikamy w tą listę ludzi, którzy kliknęli like, a czy tam, coś innego i pojawiają się takie guziczki przy nazwiskach. Tutaj ze względów na RODO usunąłem nazwiska. Albo ktoś już lubi stronę, a jak nie, to można go zaprosić. Nie reklamą, on już na reklamie był, już mnie kojarzy. Ja wtedy klikam invite i dostaje on powiadomienie, czasem nawet maila. Ty weź polub moją stronę, skoro tak skomentowałeś zajebiście i polubiłeś, to na pewno ci się ta strona spodoba.
Fajny to jest taki call to action, nie? Ktoś specjalnie maila do mnie Facebook wysłał, no to ja polajkuję, dobra. Stąd lajki można brać. One już wtedy nie kosztują w ogóle. I to są przynajmniej ludzie, którzy faktycznie jakoś tam o nas się już zahaczyli. Trzecie, hejcik. Różne rzeczy pod reklamami mogą być przez różnych ludzi pisane, oczywiście. I są różne rekomendacje, że to są fani marki, trzeba tam wokół nich na paluszkach i w ogóle. Moim zdaniem gówno trzeba, jak komuś się nie podoba, to delete, ban i tyle. Treści ogólnie mojej w internecie to jest mój domek. Jeśli byłbym wielką korporacją, tak samo bym o tym myślał. Bo nawet jak taka osoba będzie pokrzywdzona, się czuła, że o, ale mnie skasował, to gdzie z tym pójdzie? No pewnie na mój fanpage, ale nie pójdzie tam, ponieważ tam on już jest zbanowany też. Więc pójdzie na wykop, a tam wszyscy mają to gdzieś. Więc można albo zrobić deletę, bo to jest mój domek, jeszcze ja płacę za te treści. Jak ja płacę, to chcę mieć 100% kontrolę i wpływ na to, że one będą miały takie oddziaływanie, jak faktycznie trzeba. A jeśli ja robię jakąś reklamę, nawet idącą nieco emocjonalnie za daleko, że tak się wyrażę, i ktoś mi pisze w pierwszym komentarzu, ty, ale poszedłeś troszkę emocjonalnie za daleko, to potem każda osoba czytająca tę reklamę i widząca ten pierwszy komentarz będzie myślała, ha, on chyba faktycznie poszedł emocjonalnie za daleko. Więc ja wolę wtedy deletę, żeby w ogóle takich refleksji nie wywoływać. Ewentualnie jest super opcja, ukocham na YouTube ją, szczególnie hide comment, i ona oznacza tyle, że ta osoba widzi ten komentarz i nikt inny tego nie widzi. Więc ona się nadal cieszy, ale dojebałem, a wszyscy inni mają spokój i ja też. Polecam. Czwarte, political correctness. Jak myślicie, co się nie podobało w tej reklamie Facebookowi, podpowiem, chociaż łatwo się domyślić, że nie była to tęcza. Najgorsze jest to, że mamy takiego maila, your ads are approved, zajebiście poszło, nie leci, ale będzie też, już tylko tak myślimy co do tego baku, będziemy te worki ze złotem wsadzać. A tu się okazuje, że przychodzi mail, your ads are disapproved. Czy tam, rejected to jak tego approvala nie przejdą, ale one mogą przejść ten approval, a potem być zdjęte. A dlaczego? Bo community guidelines. Ale co to znaczy? Sorry, we do not monitor this email address. Tutaj okazało się metodą prób i błędów wielu, no, że chodziło o WTF. Kolega wymyślił super akurat nazwę programu WTF, co ten frontend. Facebookowi się nie spodobało. Wystarczyło, słuchajcie, że to było w grafice. Cwaniaki. I na tęczy jeszcze, nie? To w ogóle mogli dać taryfę ulgową. Nie dali. Reklamy w trakcie dużej sprzedaży nam wysiadły niestety. Nauczka na przyszłość. I jeszcze jest coś takiego, że nie może być dużo tekstu na obrazku, który jest reklamą. Pewnie wszyscy o tym wiecie. Nie wiem, czy z kolei wszyscy o tym wiecie, ale można zawczasu zapytać Facebooka, ej, czy ten obrazek jest ok? Jest takie ohydne, brzydkie narzędzie, chyba w 91 roku ono powstało. Można zrobić upload obrazka, on już tam się uploaduje i potem Facebook mówi, na tym obrazku jest albo ok tekstu, albo jest go mało, ale to już nie jest ok, albo jest go średnio, albo jest go dużo i nie będziemy tego puszczać, bu. I to jest super narzędzie. Zawsze warto przepuścić obrazki przez to narzędzie, żeby się upewnić, że reklama nie będzie zdjęta, bo za dużo tekstu. Problem jest z nim taki, że to jest oficjalne narzędzie Facebooka, ale ono nie daje 100% gwarancji. I też zdarzało się już niejednokrotnie tak, że dostaję maila your ads are disapproved, too much text. I ja już tam do grafików maile z bluzgami mieliście kurwa przepuszczać przez to narzędzie zawsze. Oni, ale przepuściliśmy. I tak potem się okazało, że ono powiedziało, że ok, a potem, że jednak nie. Więc trzeba to robić zawczasu i tego tekstu tak uważać z nim naprawdę i bez kitu. To narzędzie, mimo tego, że jest oficjalne, ono nie daje gwarancji, a na Facebooku nie ma zażaleń. Zresztą ktoś śledzi historię Brand24, ten wie. I takie podsumowanie krótkie. Po pierwsze, chcemy wiedzieć, czy kupujemy połychtanie naszego ego, czy używamy konwersji, żeby mieć jakiś inny cel reklamowy. Po drugie, cena czyni cuda, ale tylko ta wysoka. Po trzecie, e-produkt jest lepszy niż produkt, ponieważ zamówienie wtedy kosztuje zero i ten cac może być duży. Po czwarte, każda reklama działa, ale po piąte, nie na każdego. I z tymi wnioskami Was dzisiaj zostawiam. Dziękuję bardzo.